Państwu za przybycie na tę konferencję. Witam Państwa tutaj pod adresem Grunwaldzka 597 razem z mieszkańcami tej kamienicy, która znajduje się za nami. Nie bez powodu na tej kamienicy są różne wypisane hasła, różne manifesty, bo jak Państwo pamiętacie, mieszkańcy tej kamienicy poddali byli no, wprost szykanom, gnębieniu psychicznemu. Mieli być wyrzuceni na bruk. Władze miasta Gdańska umywały ręce, mówiły, że jest wszystko w porządku. A szanowni Państwo, przypominam, że tutaj prawie o mały włos doszło do sprzedaży kamienicy wraz z mieszkańcami, prywatnej firmie. Tyle, że podmiot, który sprzedawał tę kamienicę, nie miał do tego podstaw prawnych, żeby tę kamienicę sprzedać. Szanowni Państwo, ja w lutym 2018 roku interweniowałem w tej sprawie publicznie. Mówiłem, że za tą sprawę, za tą bierność urzędników miejskich, za to, że udają, że ta kamienica nie stanowi własności miasta Gdańska, że za to kiedyś, proszę mi wybaczyć kolokwializm, ale że za to kiedyś polecą głowy, bo sprawa była dla mnie tak ewidentna, a dramat mieszkańców tak no, chwytający za serce, bo mieszkańcy zostali pozostawieni zupełnie sami sobie, poza pewnymi osobami, które zdecydowały się im pomóc, takimi jak chociażby pani senator Lidia Staroń. I szanowni Państwo, co się okazało w niedawnym czasie, dosłownie 2-3 tygodnie temu, okazuje się, że osoba została uznana winną tego, co tu się działo. Osoba w postaci pani Haliny P., byłej wicedyrektor jeszcze do 1 stycznia tego roku, wicedyrektor Wydziału Skarbu, aktualnie członka Rady Nadzorczej Spółki Miejskiej Operator, która zajmuje się obsługą stadionu w Letnicy. I tutaj, szanowni Państwo, ja pozwolę sobie przypomnieć pytania, które zadałem na początku kadencji pani prezydent Dulkiewicz. Czy pani prezydent Dulkiewicz zamierza tolerować na wysokich stanowiskach w Urzędzie Miasta, na wysokich stanowiskach w spółkach miejskich, w radach nadzorczych, osoby, które mają, na których ciążą prokuratorskie zarzuty? Wtedy nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, więc ja teraz ponawiam pytanie, tylko delikatnie je modyfikuję. Szanowna pani prezydent, czy zamierza pani tolerować na wysokim szczeblu w gdańskich spółkach miejskich, w Urzędzie Miasta, osoby, które już nie tylko mają zarzuty karne, takie jak chociażby pani Teresa K., przewodnicząca Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich, ale takie, które zostały już wyrokiem karnym sądu skazane za niedopilnowanie sytuacji, za działania niezgodne z prawem. Mam nadzieję, że tym razem doczekamy się odpowiedzi i szanowni Państwo, nie muszę Państwu tłumaczyć, czego ja, czy Państwo obok mnie stojący oczekują, bo sprawiedliwości, szanowni Państwo, musi stać się zadość. I jeszcze jedno, szanowni Państwo, my dzisiaj tutaj stoimy kilka tygodni po wyroku skazującym. Szanowni Państwo, zgadnijcie, co się od tamtego czasu wydarzyło. Od czasu, kiedy niezależny polski sąd stwierdził, że doszło tutaj do przestępstwa, że jest zupełnie inaczej niż to przedstawiały władze miasta Gdańska, że to mieszkańcy tej kamienicy są pokrzywdzeni, że to oni mieli rację. Zgadnijcie, czy od tego czasu władze miasta Gdańska w jakikolwiek sposób zwróciły się do mieszkańców tej kamienicy z ofertą jakiejś pomocy, z chęcią wyjaśnienia tej sytuacji. No już wyjaśniam, jak się Państwo domyślacie, nie. Zero, dosłownie zero odzewu, zero zainteresowania. Od 3 lat w ogóle żadni urzędnicy miasta Gdańska z nami się nie zainteresowali. Proszę Pana, przyszła kobieta z Urzędu Miasta Gdańska, to mnie straszyła, jak ja nie wezmę mieszkanie, to jak nie wezmę mieszkania, to na drugi dzień już nie będziemy mieli mieszkania. I nikt nam nie pomagał. Wszystkie pisma z Urzędu Miasta Gdańska są rzucane, były do skrzynki na listy. Nic nie było przez pocztę. Albo w drzwi mi wkładane, proszę Państwa. To są śmiechy. Na te drzwi, na wszystkie drzwi naklina nam kartki, że przekazują budynek razem z nami. Drzwi, na kartki na drzwi nam nakleili. Czy my jesteśmy ludźmi? Chyba jesteśmy ludźmi. Pana straszyli mafią pruszkowską, że nas zęby nam powybijają.
prąd tam odłączyli, trzy lata jesteśmy na klatce schodowej bez prądu, proszę Państwa, drzwi zamykamy, bo się bójmy podpalenia, bo ten budynek już był podpalany, proszę Pana, to nie jest, że to ktoś przyszedł i zapałeczkę rzucił. Trzecia 15 dokładnie, żeby nie sąsiada pies, to byśmy już dzisiaj byli, no, proszę Pana, na Hamburskiej Wystawach samochód przyjeżdżał i minął. Mówili ciemnoty, że ten budynek jest po niemiecku, jak to były wszystkie trzy budynki garnizonowe i śmietnik, nie mając papieru, jakie mieli plecy w Urzędzie Miasta Gdańska, proszę Pana. Dopiero zostali w 2015 w październiku właścicielami. Dramat nas, to wspólny dramat. Przechodziliśmy horror, żona płakała od rana do nocy, również ja przeżywałem ciężkie chwile do chwili obecnej. Dzięki tytanicznej pracy, mogę to oświadczyć jednoznacznie, pani senator, Lidii Staroń, nie jesteśmy tutaj na miejscu, mieszkamy. W krytycznej sytuacji, kiedy akurat coś się tam wydarzyło, że pani senator nie mogła nam pomóc, nam walczyć, mieliśmy wsparcie tutaj mecenasie, panu mecenasie Płażyńskim. Dzięki tej pomocy jesteśmy jeszcze po prostu, funkcjonujemy jako normalni ludzie, bo tak to byśmy chyba już byli na śmietniku dosłownie. Chcieli nas pozbawić po prostu normalnego ludzkiego jakby życia. No. Mieszkamy tutaj po kilkadziesiąt lat oczywiście. Nikt nas nie poinformował o jakimkolwiek sprzedaży. Sprzedali razem z budynkiem, nas razem z budynkiem. To jest bardzo przykre. Właścicielami na zasadzie przestępczej działalności. Myślę, że sąd powinien to jakby rozstrzygnąć pozytywnie na naszą korzyść, ale wszystko w rękach sądu. To czego oczekujesz? Przez trzy lata władze miasta Gdańska, mimo dobijania się do drzwi prezydenta Adamowicza, nikt nie znalazł czasu na to, żeby z tymi ludźmi się spotkać. Przeciwnie, przez trzy lata przy aprobującym milczeniu dokonywano szykan. Pozwalano na to, że ludzie nie wiadomo tak naprawdę skąd grozili, pomiatali mieszkańcami tej kamienicy i mimo, że zapadł już wyrok skazujący sądu w Gdańsku, wyrok, który zapadł, szanowni Państwo, dwa tygodnie temu, do dzisiaj żadnej odpowiedzi ze strony urzędników, tak jak nie było ich wtedy, tak nie ma ich nawet teraz, mimo sądowych wyroków. Oczekujemy, że no, władze miasta Gdańska poczują, że są za coś odpowiedzialne i że te osoby, które za to zostały obciążone przez polski sąd konkretnymi wyrokami skazującymi, poniosą za to też odpowiednią odpowiedzialność i że to będzie w Gdańsku reguła. I szanowni Państwo,